Różaniec w sobotę to szczególne chwile, które prowadzą nas do Maryi, do spojrzenia na jej matczyne serce oddane Panu, pełne miłości, łagodności i nieskalaności. To piękno, ten blask poddania się Panu, to jej serce rozpalone służbą dla Boga jest dla nas wielką pomocą. Ona, Maryja, jest służebnicą Pańską o wielkim sercu dla Boga. Wspaniałomyślna, bezinteresowna, szczęśliwa, że może być dla Pana, jest nam umocnieniem w różnych walkach duchowych, jakie musimy podjąć. Papież Franciszek zaprasza nas do takich maryjnych postaw. 2 miesiące temu w Lizbonie mówił: w dzisiejszym społeczeństwie jest bardzo wiele ciemności. Mamy wrażenie, że zabrakło entuzjazmu, odwagi, by marzyć, siły, by stawiać czoła wyzwaniom, zaufania w przyszłość. A tymczasem poruszamy się w niepewności, niedostatku ekonomicznym, w ubóstwie przyjaźni społecznej, w braku nadziei. Nam, jako Kościołowi, powierzono zadanie zanurzenia się w wodach tego morza, zarzucając sieci Ewangelii bez wytykania palcami, ale niosąc ludziom naszych czasów propozycję nowego życia, życia Jezusa, zaniesienia akceptacji Ewangelii w społeczeństwo wielokulturowe, zaniesienia bliskości Ojca w sytuacje niepewności i ubóstwa, które narastają, zwłaszcza wśród młodych, zaniesienia miłości Chrystusa tam, gdzie rodzina jest krucha, a relacje zranione, przekazanie radości ducha tam, gdzie panuje demoralizacja i fatalizm. Potrzebujemy, Maryjo, Twej bliskości. Potrzebujemy serca Matki, co kocha, co podnosi na duchu, co jest wzorem pięknego życia. Nie dajmy się zamknąć w klatce naszych słabości. Nasze życie jest szansą, by jak Maryja nieść Boga. Tam, gdzie brakuje wiary, gdzie króluje zniechęcenie, beznadzieja. Sobotnim różańcem przygotowujmy naszego ducha na spotkanie z Jezusem w niedzielnej mszy świętej. Maryja daje nam Jego bliskość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.